Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Dla doświadczonej Skowrońskiej do laty będzie to powrót na Półwysep Apeniński. Dwukrotna mistrzyni Europy grała w tamtejszej lidze w latach 2005-2010 w zespołach z Vincenzy, Novary i Pesaro. Z tym ostatnim dwa razy zdobyła mistrzostwo kraju. Jest dobrze znana w Italii i ceniona. Duży wpływ na wyjazd z Polski miał kontrakt, który Włosi zaproponowali. Jest on zdecydowanie wyższy od tego, co mogli Skowroński dać działacze na przykład wrocławskiego Impelu, z którym zawodniczka świętowała nie tak dawno brązowy medal Mistrzostw Polski. Czołowa nasza siatkarka była najlepiej punktującą zawodniczką w Orlen Lidze w minionych rozgrywkach oraz najlepiej atakującą. Rozegrała 88 setów i zdobyła 404 punkty. Katarzyna Skowrońska do lata nie będzie pierwszą polską siatkarką FOPA Pedretti Bergamo. Wcześniej w tym zespole grały Milena Radecka, Katarzyna Guiska, Magdalena Śliwa i Milena Rosner. Czołowa polska atakująca niedawno poinformowała, że rezygnuje z występu w kadrze narodowej, z którą wywalczyła złote medale Mistrzostw Europy w 2003 i 2005 roku. Teraz chce się skupić na karierze klubowej. Kibice we Wrocławiu dziękują za ten rok gry. Będą teraz trzymać kciuki za występy Skowrońskiej do laty w Serie A. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.